Inwestycja kolejowa tak, ale nie przy zamknięciu przejazdów kolejowych. Samorządowcy z powiatu pszczyńskiego nie zgadzają się na utrudnienia związane z przebudową linii kolejowej. Domagają się od PKP PLK zmiany harmonogramu prac. Łukasz Kądziołka. Wiele osób narzeka, że na przejazdach kolejowych w Pszczynie czeka się długo. Mieszkańcy przyznają jednak, że bez nich nie da się funkcjonować. Tam jest bardzo dużo osiedli. Wszystko, czy do szkół, czy do tego, to wszystko idzie. Niebawem będą się musieli przyzwyczaić do utrudnień. PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do rozpoczęcia prac na linii kolejowej E65 na odcinku od Tychów do Goczałkowic. Kilka dni temu podpisano umowę na przebudowę około 50 km torów. Wkrótce mają rozpocząć się prace. Jeszcze nie ma utrudnień, a już pojawiły się kontrowersje. Zamykanie przejazdów kolejowych, szczególnie ulicy Hallera, ulicy Katowickiej, w jednym momencie, kiedy blokuje się tak naprawdę przejazd na drugą część Pszczyny i przede wszystkim dostępu do DK1, czyli dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły, dojazdu do tych głównych aglomeracji miejskich, spowoduje całkowity paraliż miasta. Wprawdzie przez ulicę Hallera nie będzie można przejechać, ale po zakończeniu prac powstanie przejście podziemne dla pieszych. Miasto jest na to przygotowane, ale nikt nie sądził, że wszystko wydarzy się w jednym czasie. Z tym się ostatecznie zgodziliśmy. Natomiast cały problem polega na tym, że nie było mowy o momentalnym zamknięciu tego przejazdu. Samorządowcy z powiatu pszczyńskiego podpisali pismo, w którym apelują o ponowne rozważenie harmonogramu prac i przyjęcie takich rozwiązań, które umożliwią mieszkańcom komunikację. Goczałkowice, Pszczyna i Kobiór są przecięte tą linią kolejową i DK1, drogą krajową, co stwarza bardzo duże problemy i stworzy w momencie, kiedy poszczególne przejazdy kolejowe będą zamykane czy docelowo nawet likwidowane dla mieszkańców, którzy muszą się przemieszczać. O tym, że zamknięcie powinno następować sukcesywnie, są przekonani również kierowcy. Powinien kolejno robić. Jeden zrobią i następny. A u nas jest taka zasada, że wszystko rozkopują. Zostaje. Firma zostawia robotę i idzie gdzie indziej pracować. I ściągnie się to nie rok, tylko 2 czy 4. Władze gmin oczekują, że poszczególne przejazdy będą zamykane dopiero po wybudowaniu nowych obiektów. Między innymi tu, na ulicy Dworcowej, powstanie przejazd pod torami. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapewnia, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami gmin i powiatu w zakresie możliwości organizacji ruchu drogowego w trakcie inwestycji. Przedstawiono robocze rozwiązania, które były omawiane i będą omawiane. Kolejne spotkanie w sprawie utrudnień za kilka dni. Jak zaznaczają samorządowcy, nie są przeciwni inwestycji, która pozwoli podnieść prędkość pociągów do 160 km na godzinę i sprawi, że na przejazdach kolejowo-drogowych będzie bezpieczniej. Jednak zanim to nastąpi, trzeba będzie przetrwać utrudnienia. Prace za prawie 1 miliard złotych mają potrwać do końca 2027 roku.